Dobry dzień dobry w nowym daily vlogu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja właśnie będę sobie robić makijaż i pomyślałam, że chwilę do Was pogadam, ponieważ jak to się mówi, muszę, bo się uduszę. Przed chwilą, słuchajcie, weszłam sobie na Instagram, bo tam oczywiście wrzucałam nową rolkę i tak dalej. No i pojawiły mi się nowe Instastory, więc sobie weszłam tam jedną influencerkę, którą raz na jakiś czas tam podgląda, akurat mi wyskoczyła. No i co ja widzę? Widzę, że pewna marka kosmetyczna, która tworzy kosmetyki luksusowe, zrobiła wczoraj event. I to wiecie, taki event luksusowy, na który została zaproszona grupa osób, sporo, bo przynajmniej na tyle to wyglądało, że było tam sporo osób. I to jest marka, która raz na jakiś czas oczywiście wysyła mi paczki PR-owe, niezobowiązujące, bez żadnego stresu, że trzeba jakieś publikacje robić i tak dalej, po prostu paczki PR-owe. Fajne, do tej pory mieliśmy też kontakt, oczywiście były zaproszenia na tam wybrane eventy. No i co mnie tak tknęło? Słuchajcie, tknęło mnie to, że to jest kolejny raz, kiedy właśnie ta marka kosmetyczna, tych kosmetyków luksusowych, robi selekcję. Selekcję wśród influencerów i wśród osób, z którymi współpracuje. O co mi chodzi z tą selekcją? No chodzi mi o to, że to już jest kolejny raz, kiedy został zrobiony event, na który zostały zaproszone wybrane osoby, wybrani influencerzy. Event, powiedziałabym, taki no fajny, ładny, bardzo luksusowy. No ale oczywiście reszta osób, które gdzieś tam z marką działają, do których wysyłane są te paczki PR-owe, nie została zaproszona i została pominięta. Nie ma żadnej informacji o tym, czy będzie też spotkanie dla takich influencerów, jak na przykład ja. No bo oczywiście ja nie zostałam zaproszona na ten wczorajszy event luksusowy, ale to już jest kolejna sytuacja, kiedy ta marka coś takiego robi. I kiedy była pierwsza tego typu sytuacja, wyglądało to między innymi tak, że oczywiście był tam jakiś bardzo taki uroczysty event, super luksusowy, też zostali zaproszeni wybrani influencerzy, a potem poszła informacja, że jest kolejny event dla, przepraszam, że to powiem, ale do takiego plebsu dla influencerów, dla pozostałych, gdzie oczywiście ten event już nie wyglądał tak luksusowo, gdzie odbywało się to, wyglądało to zupełnie inaczej, odbywało się inaczej. No i oczywiście padły takie tam stwierdzenia, że no nie dało się na ten wcześniejszy event zaprosić wszystkich, no bo jest oczywiście dużo osób, więc były ograniczenia, był ograniczony budżet i tak dalej. No i słuchajcie, znowu jest ta sama sytuacja. Czyli wczoraj był event bardzo luksusowy, bardzo taki no charakterystyczny dla marki, na który na pewno wydała sporo pieniędzy. Znowu zostali zaproszeni wybrani influencerzy, ci, którzy zostali zaproszeni wtedy. I cisza. I powiem Wam, że bardzo, ale bardzo nie podoba mi się taka segregacja. Nieważne jak marka będzie się tłumaczyć, bo marka luksusowa może się tłumaczyć na różne sposoby, że ma jakieś ograniczenia, najbardziej nie dociera do mnie typu ograniczony budżet u marki luksusowej, gdzie event ten, który powiedzmy wczoraj miał miejsce, był naprawdę bardzo luksusowy, no ale dla pozostałych, no wiadomo, mniejsze zasięgi, mniejsi influencerzy, no to im trzeba zrobić coś mniejszego, tak? I powiedzieć, że już budżetu na tamto, na to nie ma. Albo były jakieś tam, wiecie, ograniczenia. No to po prostu takie gadanie, przepraszam, że to powiem, z dupy. Gadanie, które kompletnie do mnie osobiście nie dociera. Ale najbardziej wkurza mnie właśnie ta selekcja. Bo to jest tak, że ja widzę osoby, które gdzieś tam działają z tą marką. Już nawet nie wspomnę o sobie, ale gdzieś tam działają z tą marką. Które same z siebie robią reklamę, bo pokazują, że produkty są dobre. I doskonale wiem o tym, że nie mają z tego kasy, bo u mnie jest tak samo. Nigdy nie było między nami żadnej współpracy za pieniądze, żadnej współpracy płatnej i tak dalej, żadnej umowy.
I oni gdzieś pokazują te produkty i robią to naprawdę wspaniale. A z kolei ci influencerzy, którzy są zapraszani na właśnie takie luksusowe, zamknięte eventy marki, tacy wybrańcy, wcale takiej reklamy nie robią. A nawet bym powiedziała, że w ogóle nie robią reklamy. A mimo wszystko gdzieś tam są zapraszani. Dlaczego? A może mają większy zasięg, w sensie mają większą ilość tam obserwujących, a może po prostu są to jakieś dobre znajomości. Wiecie co? Strasznie to jest słabe. Ja przynajmniej z mojego punktu widzenia, jak na to patrzę, to jest to dla mnie bardzo słabe i dzisiaj podjęłam decyzję, że pożegnam się z tą marką. Po prostu nie będę przyjmować od nich paczek PR-owych, a tym bardziej nie będę jej robić reklamy. Mimo tego, że są to gdzieś jakieś tam kosmetyki luksusowe, to przepraszam, że wam to, że tak to wyrażę, ale w dupie mam te kosmetyki za kilka tysięcy złotych, za kilkaset złotych. Naprawdę, uwierzcie mi, w dupie to mam. Bo trzeba się szanować i trzeba się szanować za to, co robimy, za to, w jaki sposób to robimy, jaką robimy reklamę marce, jak to pokazujemy, jak się odwdzięczamy i tak dalej. I później być traktowany, właśnie być traktowanym na zasadzie takiej selekcji, no nie, do mnie to nie przemawia, do mnie to, mi się to nie podoba i nie wiem, w którym kierunku to idzie. Ja na pewno nie będę tego częścią. I wiecie co, wczoraj widziałam się z Magdą Meg na kawce i rozmawiałyśmy sobie właśnie na temat marek kosmetycznych i nie tylko, i różnych propozycji współpracy, które dostajemy, bo na pewno widzieliście film na kanale Magdy, gdzie Magda opowiada o tym, dlaczego nie ma współprac, jak to u niej wygląda. I ja po prostu wczoraj powiedziałam Magdzie, że bardzo mi się podoba jej podejście i bardzo mi się podoba to, że powiedziała o tym głośno w filmie, bo to są takie ważne sprawy, o których wy powinniście też, myślę, że po części wiedzieć, no bo niestety prawda jest taka, że dzisiaj na influencerów czy ludzi gdzieś tam, na jakichś twórców internetowych patrzy się pod kątem tego, że oni coś polecają, bo dostają za to kasę, jak to wygląda, że te recenzje nie są prawdziwe, że są, nie są wiarygodne i tak dalej. I ja się wcale wam nie dziwię, że wy to tak widzicie, no bo niestety, ale prawda jest taka, że tak to wygląda. I kiedy pisze do nas marka z propozycją współpracy barterowej, gdzie ma produkty w swojej ofercie, które kosztują kilka złotych, kilkanaście złotych, słuchajcie, a ma wymogi, że trzeba zrobić to, to i tamto, no to wiecie co, no to jest po prostu śmiech na sali, tak? Że my się mamy napracować, mamy zrobić, to jest przygotowana cała kampania reklamowa za produkt, który kosztuje kilkanaście złotych i jeszcze za naszą wykonaną pracę nie otrzymamy żadnego wynagrodzenia. I mówię do Magdy, wiesz Magda, nawet gdyby to, jeżeli to byłby produkt, powiedzmy luksusowy, który tam kosztuje kilkaset złotych, albo dostajemy, nie wiem, paczkę za to kosmetyków na kilkaset złotych, nawet na kilkanaście, nawet czasami zdarza się tak na kilka tysięcy, słuchajcie, paczkę, która będzie wynagrodzeniem tego, że wykonamy jakąś tam pracę, to jestem w stanie przymknąć oczy, ale marki, które oferują produkt, na przykład, ja wczoraj miałam, słuchajcie, taką też sytuację i odrzuciłam taką współpracę, ponieważ marka zaproponowała, od razu powiedziała, że jest współpraca barterowa, a trzeba wykonać to, to i tamto i dostaniesz od nas, nie wiem, 10 maseczek, które są każde o wartości 10 zł, no i nam zależy na tym i na tym, ale w ogóle to musimy podpisać umowę i ty musisz wystawić fakturę, bo nam zależy na tym i na tym. Słuchajcie, no tak, no dostanę 10 maseczek, czyli łączna wartość mojej pracy 100 zł, przy czym muszę od tego odprowadzić podatki, zapłacić do Urzędu Skarbowego i tak dalej. No szanujmy się, po prostu szanujmy się w tym wszystkim i oczywiście, że są takie osoby, które pójdą na takie współprace i zgodzą się na coś takiego i wezmą to i zrobią reklamę, jeszcze w dodatku zrobią reklamę niewiarygodną, bo będą zachwalać te produkty pod niebiosa, a może być tak, że w ogóle nie są warte tego, żeby po prostu je zachwalać.
No i potem wy to widzicie, wy widzicie taką reklamę i jakie wy macie mieć do tego podejście? Jak wy macie oceniać influencerów, twórców internetowych, ludzi, którzy naprawdę potrafią, słuchajcie, włożyć kupę pracy w przygotowanie jakiegoś materiału i normalne jest to, że otrzymają za to pieniądze, no ale oczywiście są skreśleni, bo jest taka opinia, bo panuje takie przekonanie, bo wy widzicie takie sytuacje. Ha, powiem wam, tak samo jak ja nie wiem, w którą stronę, słuchajcie, to wszystko zmierza. Też jest taka marka, z którą też już jakiś czas temu się pożegnałam. Wszystko zaczęło się od tego, że podobało mi się bardzo podejście tej marki. Czyli to, że była ona skierowana do kobiet świadomych, do kobiet, które wiedzą, jak o siebie dbać, które stawiają na pielęgnację delikatny makijaż, tym makijażem podkreślają swoją urodę, że są to kobiety niezależne, że są to kobiety dojrzałe. Oczywiście produkty luksusowe i bardzo mi się to podobało i nigdy nie miałam z tą marką współpracy płatnej, natomiast dostawałam gdzieś tam od tej marki paczki PR-owe i było to super, bo to było też luźne, nie, nic żadnego zobowiązującego i słuchajcie, nagle zaczyna się coś dziać w tej marce. Zmieniają się osoby, które siedzą w tym PR-ze, czyli które zajmują się promocją tej marki i ja widzę, że marka zmienia całkowicie swoje podejście, że nagle pojawia się reklama produktów tej marki, gdzie widzę 20-letnią dziewczynę w bardzo, przepraszam, że to powiem, ale w bardzo odjechanym makijażu. Reklama dla mnie niesmaczna, bo gdzieś tam bielizna, gdzieś coś tam bardzo odkryte. No i w tym momencie myślę sobie, okej, a marka, która miała takie podejście, nagle idzie w taką reklamę i zaczyna to promować. Nie jest to żaden influencer, który ma nie wiadomo jakie zasięgi, a ma naprawdę małe zasięgi, gdzieś tam małą tą liczbę odbiorców. I widzę jedną taką reklamę, widzę drugą, widzę trzecią, widzę dziewczynę, która jest bardzo przerobiona na twarzy, bardzo zrobiona, już nie mówiąc o tych sztucznych rzęsach, o sztucznych paznokciach, doczepianych włosach i tak dalej, która promuje markę w ten sposób. No, jakie może być moje podejście do takiej sytuacji według was? No takie, że po prostu ja rezygnuję, bo to już nie jest to, co mi się podobało. Ale w ogóle najlepsze w tym wszystkim jest to, że są to produkty, które kosztują dużo. I teraz ja zadaję sobie takie pytanie. Czy dziewczyna, która ma 20 lat, która powiedzmy, że jest na studiach, będzie ją stać na to, żeby kupować krem pielęgnacyjny za 400 zł i robiona jest taka reklama? Czy to jest według was reklama wiarygodna? Czy taka marka według was nie jest już na dzień dobry spalona? Bo dla mnie jest. I naprawdę dzisiaj trzeba się zastanawiać, w co idziemy, jak to pokazujemy, w jaki sposób, czy marka jest wiarygodna, czy my jesteśmy w tym wiarygodni, czy to do nas pasuje, czy chcemy brać udział w tym, co robi marka. No i właśnie, wygadałam się, słuchajcie, wygadałam się wam tutaj trochę, dokończę sobie ten mój makijaż już bez was. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest wasze zdanie w tej kwestii i napiszcie proszę w komentarzach, czy wy też to dostrzegacie, czy wy widzicie takie rozbieżności w reklamach niektórych marek, już nie chodzi nawet o marki luksusowe, ale takie rozbieżności, co wy w ogóle o tym sądzicie, jak to powinno według was wyglądać, żeby to była wiarygodna reklama, żeby marka się sprzedawała, żebyśmy my ją kupowali i byli zadowoleni, czekam na wasze komentarze. No dobra, wygadałam się rano, ale jestem już gotowa i słuchajcie, z tego wszystkiego, to jest w ogóle hit dzisiejszego dnia. Zaczęłam nagrywać, wyszykowałam się, zrobiłam sobie makijaż i zaczęłam nagrywać filmy, reelsy nowe. I słuchajcie, teraz właśnie szykując się do wyjścia, zorientowałam się, że nie skończyłam makijażu, nie zrobiłam brwi i nie dokończyłam rzęs. To jest w ogóle rewelacja, ale już nie będę tych reelsów kasować, tylko niech już zostaną takie. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle to zauważy. A tak w ogóle to mam już przygotowane tutaj rzeczy, bo jadę teraz do Arkadii,
Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest tam poczta i muszę wysłać ostatnie paczki dziewczyn, które zrobiły u mnie grupowe zamówienie na maseczki. A po drugie, dlatego, że dzisiaj robiąc sobie kawę z samego rana, tak sobie pomyślałam i przypomniało mi się w sumie, że w zeszłym roku, w tym sezonie, marka nie Nescafe, czekajcie. No jak nazywa się ta marka? No wyleciało mi z głowy. Poczekajcie, sprawdzę ekspres. Dobra, już wiem, Nespresso. Marka Nespresso miała w ofercie kapsułki dyniowe w zeszłym roku, w tym sezonie. No i mówię tak, ciekawe, czy w tym sezonie te kapsułki też się pojawią. Bo ja oczywiście regularnie je kupowałam i niesamowicie smakowała mi właśnie ta kawa. Ja w ogóle mam hopla na punkcie dyniowej, kawy dyniowej ze Starbucksa. Zresztą wczoraj też, jak widziałam się z Magdą, to znowu ją piłam. No i co? Jadę sprawdzić, czy już są dostępne, bo okazało się, że na stronie marki Nespresso kapsułki są. Kapsułki dyniowe. Co prawda podnieśli ich cenę, bo teraz te kapsułki kosztują aż 28 zł za opakowanie, ale nieważne. Kupię kilka, bo uwielbiam i będę sobie pić dyniową kawę z rana, więc jadę. Mam akurat sklep Nespresso w Arkadii, więc załatwię kilka rzeczy przy okazji. Jeszcze wstąpię na jakieś małe zakupy. No i ściągnę Massimo, może pójdziemy tam na jakiś obiadek, szybki obiadek. Zobaczymy. Także ruszam i zobaczymy, jak potoczy się ten dzisiejszy dzień. No i słuchajcie, mam, kupiłam 3 opakowania. W ogóle okazało się, że dzisiaj dopiero weszła oficjalnie do sprzedaży w Nespresso, więc bardzo się cieszę, że mam już swoje pierwsze 3 opakowania, a przy okazji jeszcze spróbowałam jej na miejscu, pani mnie poczęstowała właśnie dyniowym espresso, no po prostu jest przepyszna. Patrzcie, co tutaj się dzieje, nowe Żador, o jak pięknie przygotowane stanowisko marki. Patrzcie. Idziemy sprawdzić nowy zapach. Nie, no musicie to zobaczyć, co tu Massimo przywiózł do domu. Pierwsze w tym sezonie borowiczki. Proszę, jakie piękne. No słuchajcie, 3 siaty przywiózł. Tutaj jest tylko ich mały kawałek. Tak, trzeba będzie zaraz je tutaj ogarnąć, oczyścić, sprawdzić, pokroić, które się nadają, gdzie nie ma robaków, gdzie są i cała reszta. No i będą tajatele z borowikami, sos z borowikami, cała masa borowików w najbliższym sezonie. Jakiś czas później, proszę bardzo, tutaj mamy pięknego czerwonego koźlaka, który był w bardzo dobrym stanie, a niestety, dlaczego niestety? No właśnie, tutaj mamy borowiki i niestety z takiej ogromnej ilości, którą mieliśmy, którą przywiózł Massimo, zostało ich tylko tyle. A wiecie dlaczego? Już dawno nie widziałam tak dużej ilości larw w grzybach. Po prostu co chwila musiałam wyrzucać, co chwila były w nich larwy, a szkoda, bo naprawdę takich pięknych borowików było mało, ale na szczęście udało się coś tutaj ogarnąć z nich wszystkich. Proszę, jak one pachną. No i cieszę się, bo tutaj mamy też te czerwone koźlaki, zobaczcie. Piękne. Troszkę maślaczków też tutaj między nimi jest. O. No i dobrze. I teraz musimy poczekać, aż wyschną, a później będziemy kombinować z nimi. Kombinować na całego. Wiecie co? Ten dzień totalnie mnie przeorał, że tak brzydko powiem. Ale musiałam nadrobić dzisiaj całą masę roboty na najbliższe 4 dni, ponieważ od jutra będziemy mieć gości. Będziemy mieć gości przez 4 dni, a w związku z tym postanowiłam sobie, że nie będę pracować, tylko przygotuję sobie materiały, które oczywiście będę publikować w tym czasie. Co to za goście? No tak się składa, że przyjeżdża do nas rodzinka Massimo, a dokładnie jeden z jego braci, Enzo, ze swoją rodzinką, więc zapowiada się ciekawie. Mamy cały program
ponieważ będą pierwszy raz cały program, co im pokazać, co zrobić i tak dalej. No i z tego właśnie względu, między innymi, postanowiłam, że muszę wszystko nadrobić, wszystko przygotować. Zmontowałam dwa filmy, przygotowałam trzy reele, przygotowałam instastory, no masę roboty i jestem totalnie wykończona. A jeszcze w ogóle najgorsze z tego wszystkiego jest to, że dostałam dzisiaj telefon od mojej siostry i upłakałam się totalnie, bo część z was, niektóre osoby na pewno będą kojarzyć Lulka, którego ja nazywałam Chopin. Czekajcie. Czyli króliczka mojej siostry, który niestety dzisiaj odszedł. Więc od razu przypomniało mi się, jak to było w grudniu, kiedy żegnaliśmy Pipo. Wiem, jak moja siostra się czuje, wiem, jak szwagier się czuje, wiem, jak to przeżywają. Zresztą rozmowa nie przebiega za ciekawie, wiecie, jak to jest. No, mało przyjemnie. No i potem w ogóle nie mogłam skupić się na pracy, cały czas o tym wszystkim myślałam. I tak naprawdę ten czas zleciał momentalnie. Raz, dwa. I czuję się taka wypluta. Chyba to po mnie widać. Wypluta i zmęczona. Jutro wielki dzień, no bo oczywiście zjeżdża się rodzinka, więc będzie na wysokich obrotach, jak to jest oczywiście z Włochami. Więc muszę się dzisiaj wyspać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Więc postanowiłam sobie, że idę trochę wcześniej spać. Nie tak jak ostatnio o 10:30 czy o 11:00, tylko pójdę spać wcześniej. Jeszcze w ogóle coś mi wyskoczyło, dlatego przykleiłam sobie między innymi plaster, który mam nadzieję, że mi wysuszy to coś do jutra. Nakładam sobie maseczkę na noc Pillow Glow, tą cudowną maseczkę nawilżającą od Nuskin. No i tyle już, widzicie, wcześniej zrobiłam sobie pielęgnację, oczyszczanie, nałożyłam też tonik i jestem praktycznie gotowa do tego, żeby zakopać się pod poduszkę. Jeszcze wypiję sobie zioła, właśnie sobie zaparzyłam rumianek, który na mnie czeka. Jakie czerwone placki mi się tutaj zrobiły. No ale chciałam się z wami pożegnać, oczywiście zaprosić was na kolejne filmy, które będą się pojawiały, i tak sobie też myślę, że w tym miesiącu filmy na moim kanale będą pojawiały się 3 razy w tygodniu. Tak, dobrze usłyszeliście. Przez ostatnie kilka miesięcy filmy były 2 razy w tygodniu, a teraz może na końcówkę roku, no nie wiem, zobaczymy, czy tylko we wrześniu, czy może też dalej. Zobaczymy, jak to będzie z tą waszą oglądalnością i czy będziecie chętni. Dajcie oczywiście znać, czy podobał wam się ten pomysł, żeby filmy pojawiały się 3 razy w tygodniu. Oczywiście filmy o różnej tematyce, bo to nie będą tylko vlogi, ale też filmy kosmetyczne i tak dalej. Mam przygotowany w ogóle, słuchajcie, cały plan w głowie, jak będzie wyglądał ten wrzesień, a wrzesień będzie naprawdę bardzo intensywny. W ogóle przyszły tydzień też zapowiada mi się niesamowicie intensywnie. Ja lubię, jak jest intensywnie, no ale oczywiście przychodzi taki moment wieczorem, że jestem padnięta. Jak się położę do łóżka, to padam jak mucha. Oczywiście ktoś tutaj do mnie pisze. Także moi drodzy, chciałam się z wami pożegnać, zakończyć tego vloga, zaprosić was na kolejne filmiki. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. No ten dzień dzisiaj był taki, jak był, taki, powiedziałabym, trochę zwariowany. Trochę się wygadałam. Końcówka była intensywna, dużo pracy, czego oczywiście nie nagrałam, ale musicie mi zaufać, że tak rzeczywiście było. Także ściskam was mocno i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaki, pa!